Hej, rzadko się zdarza. Myślę, że w polskich telewizjach wszelkiego autoramentu po raz pierwszy w studio taka sytuacja. Ewa Pawela, od paru miesięcy rozmawiamy w kuluarach tego studia i nie tylko. Zgłosiła się do nas, by porozmawiać zupełnie na poważnie o problemie mind control. Nie tylko dlatego, że się tym interesuje, jak wiele osób na świecie, też tutaj trzymam książkę, którą chcę tutaj cały czas promować, Mind Control, World Control, wydaną się krótko w Polsce, napisaną przez Jima Keita, który tutaj niestety już nie żyje. Tak czy inaczej, krążymy wokół tematu, który w środowisku alternatywnym no, jest tematem priorytetowym, Ewa. Doświadczasz też, uważasz tego na sobie, to nie jest tylko kwestia teoretycznego zainteresowania, bo tu takich już troszkę te dyskusji żeśmy nieraz poprowadzili sobie, choćby z Pawłem Nogalem. Natomiast twierdzisz, że doświadczasz takich sytuacji, które moglibyśmy określić syndromem mind control. To znaczy, ja twierdzę dużo więcej. To znaczy, twierdzę, że różne osoby w moim mieście, jestem mieszkanką Wrocławia, doświadczają stanów hipnotycznych, stanów zawężenia świadomości i w paru przypadkach to zaowocowało czymś w rodzaju sugestii posthipnotycznej. I w tym momencie, jeżeli to się porówna z doświadczeniami mojej rodziny, bo te zaburzenia, które zaczęły u nas występować w domu, począwszy od, no w zasadzie dzisiaj mamy, w tych dniach mamy praktycznie okrągłą czteroletnią rocznicę, to znaczy z początkiem lipca 2010 roku u nas w domu zaczęły występować bardzo dziwne zjawiska, które dotyczyły przede wszystkim naszej fizjologii, naszego stanu zdrowia. Byliśmy wtedy trzyosobową rodziną, jak również dotyczyły elektroniki i budynków naszego i naokoło. Ewa, zaczem do tego doszło, bo to jest jakby ten moment startowy. Musimy na moment jeszcze przenieść się, wiesz, w przeszłość, zadać pytanie. Czy z takimi dziwnymi zjawiskami na sobie samej, czy też poprzez czytanie literatury interesowała się wcześniej, zetknęłaś się wcześniej niż 4 lata temu, bo mamy ten próg czasowy 4 lata temu. To znaczy w stanie wojennym ja przebywałam w Paryżu, studiowałam tam w Instytucie Językoznawstwa Ogólnego i ponieważ wtedy wchodziła w modę teoria informacji, słuchałam wykładów profesora, który był jednocześnie fizjologiem, informatykiem i zajmował się po prostu takim przełożeniem dźwięku na ciało ludzkie. Był to dość zacny profesor, wykładowca trzech amerykańskich uniwersytetów. Legenda uniwersytecka głosiła, że to armia amerykańska wyposażyła mu super nowoczesne laboratorium w naszym instytucie, w którym to laboratorium, i tutaj on o tym mówił otwarcie, pracował nad odczytywaniem myśli ludzkich poprzez zainstalowanie elektrod tutaj do płatów skroniowych. Dlatego, że w momencie, jeżeli my myślimy, to w jakiś sposób artykułujemy nasze myśli i wtedy poprzez płaty skroniowe impulsy przechodzą tutaj do aparatu mowy. Nawet jeżeli po prostu nie produkujemy żadnych dźwięków. I on w ten właśnie sposób analizował te mikrowibracje kości i przekładał to na jakieś treści takie już no, słowne. Czyli zetknęła się z człowiekiem, z technologią, z badaniami. Czy to było na poziomie jakichś takich czynności praktykanckich, czy też po prostu takiego zainteresowania? To znaczy, przede wszystkim on z nami prowadził całą serię wykładów. I te wykłady, że tak powiem, dotyczyły dokładnie, może nie mind control, ale dotyczyły tego, co se ja od tamtej pory nazywała społeczeństwem psychocywilizowanym.
To znaczy on tłumaczył, że II wojna światowa była takim szokiem dla elit tego świata, że postanowiono zrobić wszystko, żeby no, taka trauma, takie barbarzyństwo już się nigdy nie powtórzyły. I celem do tego miała być taka bardzo miękka kontrola całych populacji. Mówimy o okresie, ja słuchałam jego wykładów, od 81 do 84 roku. I on już wtedy mówił nam o technologiach, które już istniały, które już jakby były, wdrożenie ich było rozpisane na taki wieloletni, bo 20-30-letni plan. I to po prostu była ta rzeczywistość, no, która nas jakby dzisiaj dopadła. To znaczy, on nam już w 81 roku mówił o internecie, który oficjalnie powstał dużo później. Mówił nam o, wtedy to jeszcze było absolutne nowum, o pecetkach. To znaczy, że każdy z nas będzie miał indywidualny komputer. Mówił nam wtedy o telefonach komórkowych. Jak wiemy, to jest różnica jakichś 15, 20 lat. To może był, tak powiem, niesamowite. Ale mówi to w takiej konwencji bardziej science fiction, czy takiej konwencji, że on ma rozpoznane pewne trendy w technologii, może w tajnych już ośrodkach się pewne rzeczy robi, on już to widział. Jak to odczytywałaś? Jako świetny, tak powiem, no, czytelnik literatury SF-u, czy też właśnie raczej to drugie? Nie, on mówił szalenie konkretnie. Mhm. On mówił szalenie konkretnie i on zawsze mówił, że po prostu uchyla przed nami pewne drzwi, że pewnych, że tak powiem, technologii nie tłumaczy dokładnie, że tak powiem, nie daje nam do ręki możliwości zaglądnięcia za kulisy, rozkręcenia całego systemu czy całej aparatury. Niemniej stara się nas jako przyszłą elitę na to przygotować. Jakie było ogólne jego przesłanie? Ogólne przesłanie było takie, że należy, żeby uniknąć właśnie jakiejś, że tak powiem, no, na przyszłość wydarzeń wojennych i tak dalej, i tak dalej, należy po prostu oddzielić od siebie ludzi za pomocą protez maszynowych, to znaczy właśnie pecetki, właśnie telefony komórkowe. Wyizolować jednostkę ludzką, zatomizować ją w społeczeństwie. I to było w latach 80. To było w latach 80. Na wykładach, ale we Francji. Na wykładach we Francji. Na Paryżu III, tak zwanym Sorbonne Nouvelle. Z tym, że jeżeli sobie uświadomi, znaczy ja dopiero później i w zasadzie dopiero jak mnie ten problem, no, że tak powiem, dotknął osobiście. Tak. Ja dopiero później sobie zdałam sprawę. Co, w czym uczestniczyłaś wtedy? Nie, moment. Nie. To nie to, w czym uczestniczyłam wtedy, bo to też miało jeszcze swoje bardzo, bardzo takie malownicze elementy, ale uświadomiłam sobie, że w zasadzie już w 78 roku bodajże Zbigniew Brzeziński w takiej bardzo małej książeczce, która jest nie do dostania, ja się przyznam, że do niej nie dotarłam, chociaż szperałam i w Polsce, i we Francji, to się nazywało Between Two Ages. I tam właśnie została przez Zbigniewa Brzezińskiego sformułowana doktryna tak zwanego społeczeństwa technokratycznego. Jak mówię, ja nie znam całego tekstu, opieram się tylko na fragmentach, które zostały od tej pory, znaczy, które są od tamtej pory dość obficie cytowane w różnych środkach właśnie zajmujących się mind control. Ale tak wtedy ten profesor nam to przedstawiał, że jest to celowy plan, po prostu w, no, takiej miękkiej kontroli społeczeństwa. On już wtedy mówił, był z wykształcenia był fizjologiem. On już wtedy mówił o oddziaływaniu na elektronicznym, na system hormonalny człowieka. Ten problem, który nam dzisiaj nagłaśniają, to znaczy problem awantur i ustawek kibiców piłkarskich, to dla niego był właśnie takim przykładem sztandarowym, że właśnie tego typu agresywne zachowania za pomocą kontroli elektronicznej będziemy mogli w przyszłości
zlikwidować i zamienić tych paskudnych chuliganów, którzy faktycznie wtedy w Paryżu po meczu Paris Saint-Germain tłukli, rozwalili wszystko. To on po prostu wręcz mówił, że istnieje możliwość takiego oddziaływania na taką rozpędzoną grupę ludzi na ulicy, która zamieni ich w łagodne baranki. Z tym, że jeżeli pozwolisz jeszcze, to ja po prostu z tego pisałam wręcz egzaminy. Pierwszy egzamin to był na temat roli telekomunikacji w XXI wieku. Z tym, że no po prostu jak zdałam, to o tym zapomniałam. Mhm. I szczerze mówiąc zapomniałam na 30 lat. Z tym, że on mówił, że po prostu tego typu masowa kontrola społeczeństw jest przewidziana i będzie możliwa dopiero za 20-30 lat. Wtedy, jeżeli się, że tak powiem, no już zatomizuje to społeczeństwo, oswoi się nas z tymi z całą elektroniką taką otaczającą. I był jeszcze jeden warunek, jaki on podnosił, to znaczy potrzebny był w przestrzeni naokoło ludzi, potrzebny był bardzo szeroki sygnał, to znaczy tak zwany sygnał szerokopasmowy, wireless systems, po to, żeby można było, ten sygnał musiał być wystarczająco pojemny, żeby można było w nim wprowadzać modulacje, bo to właśnie te modulacje tego sygnału mogły mieć konkretne przełożenie na ludzkie zachowania. Czy wtedy, kiedy chodziłaś na te wykłady, to zdawałaś sobie od początku do końca sprawę właściwie, że to tak może być? Czy też dopiero teraz z perspektywy tych lat widząc co się dzieje, jeśli chodzi o nowy porządek świata, o mind control, że to po prostu był człowiek z inside'u, który miał wprawdzie zajęcia dla studentów, bo może w ten sposób szukał ludzi do eksperymentów, do współpracy naukowej w przyszłości? To znaczy, jeżeli pozwolisz i jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, to zdarzyła się w trakcie tych studiów, tych wykładów, bardzo, bardzo malownicza historia. A mianowicie myśmy mieli takie egzaminy, tak zwane cząstkowe, to znaczy po każdych 3 miesiącach pisało się wypracowanie na określony zadany temat. Pierwszy temat to była właśnie ta rola przedrostka tele w zarządzaniu przyszłym społeczeństwem. Natomiast w momencie, kiedy ten profesor oddawał nam drugą tą pracę egzaminacyjną, uznał, że jedna ze studentek w jakiś sposób poszła dalej niż to, co on mówił. I powiedział, że jest to dla niego bardzo niewygodna sytuacja, bo on właśnie tutaj nam uchyla takie pewne drzwi, ale oczywiście o pewnych sprawach nie może mówić otwarcie. Natomiast ta pani jakby sobie dopowiedziała i to znalazło wyraz w tej jej pracy. I on wtedy powiedział wprost, że albo ta pani nie będzie już brała udziału w jego wykładach i on będzie dalej mówił nam rzeczy bardzo ciekawe, albo ta pani zostanie i on się jakby już ograniczy do takiej zwykłej teorii informacji, albo, i na szczęście ta możliwość się okazała realna, jest na sali ktoś, kto biegle stenografuje, i po prostu ta osoba będzie stenografowała jego wykłady na dowód, że on tych rzeczy nie powiedział, tylko ta pani sobie dalej dopowiedziała. No to już jest taka anegdotka. Ale pokazuje, jak to było. Jasne, dobrze. I potem się po tych studiach, znaczy ty je kończyłaś, tam jakieś egzaminy były, czy tak po prostu sobie studiowałaś go wolny? Nie, ja po prostu studiowałam, bo to było w stanie wojennym. I lepiej było, znaczy było bardziej celowe, zważywszy na to, co się stało z naszymi kolegami po 68 roku, żeby już po prostu dokończyć tych studiów tam. Z tym, że jak mówię, po prostu były to studia na tyle awangardowe, że po moim powrocie do Polski tutaj to nie miało żadnego przełożenia na cokolwiek. Tak. Na cokolwiek. Ja potem powtórnie wróciłam do Francji, gdzie dalej studiowałam.
ale ten pan już nie wykładał w ogóle, aha, ten instytut zreformowano, także nie było już możliwości powrotu do jakby do tego samego otoczenia uniwersyteckiego. Oczywiście ja się całe życie jako językoznawca interesowałam zależnością pomiędzy dźwiękiem a ciałem ludzkim, dźwiękiem a psychiką, językiem a charakterem narodowym i w tym kierunku szły moje poszukiwania całe życie. Natomiast naprawdę się nie spodziewałam, jakby, że ta moja ścieżka zawodowa no w pewnym momencie stanie się rzeczywistością za pomocą właśnie pewnych fal infradźwiękowych, które zawitały do naszego domu w roku 2010. To jest te 4 lata wstecz, co, tak. To znaczy, ja bym chciała jeszcze wspomnieć o czymś, co było wcześniej. Dlatego, że no, ja sobie zdaję sprawę, że moją jedyną obroną przed negatywną oceną ze strony państwa to jest po prostu przytaczanie bardzo konkretnych przykładów, faktów, rozmów. I chociaż to zawsze jest w kontekście takim troszeczkę dziwnym, ale w 2007 roku zdarzyło się coś bardzo dziwnego. Ja powtarzam, ja mieszkam we Wrocławiu, dokładnie na wprost przez ulicę z jedną z największych uczelni naszego miasta, zresztą bardzo, bardzo wybitnej uczelni naszego miasta. I w dzień po zaduszkach, w 2007 roku, przyszedł do mnie sąsiad, emerytowany pracownik tejżeż uczelni. Sąsiad, z którym byłam zaprzyjaźniona, zresztą jak z wszystkimi innymi. I szalenie przejęty zapytał mnie, czy ja wczoraj wieczorem, punktualnie o godzinie 9, zobaczyłam ducha. Faktycznie zobaczyłam coś na kształt zjawy, ale ponieważ ja już wiedziałam, jak to można po prostu wyprodukować sztucznie, w związku z tym, że tak powiem, nie przyznałam mu się do tego. Na co on się zapytał, mówi, no dobrze, no to jak nie widziałaś ducha, czy coś kazało ci podejść do okna w środkowym pokoju i je zamknąć? I faktycznie była taka sytuacja, ja przechodząc korytarze, my mamy 3 pokoje od strony ulicy w Amfiladzie. Zobaczyłam na firance w środkowym pokoju coś w rodzaju takiej białej zjawy. No więc zaintrygowało mnie, odsunęłam firankę, zamknęłam to. No ale już jego zachowanie było na tyle dziwne, że po prostu się go zapytałam, słuchaj, ale dlaczego ty się w ogóle o to pytasz? Co się stało? A na to on mi powiedział, słuchaj, wiesz, bo ja spotkałem takich bardzo dziwnych ludzi, i myśmy sobie wczoraj robili takie eksperymenty z wywoływaniem duchów. No ja mu na to, że faktycznie punktualnie o 9, to znaczy wtedy, kiedy on, że tak powiem, stypulował ducha, to jeżeli jakiś duch był, to wszedł w lodówkę, która była dokładnie, że tak powiem, na linii strzału, to znaczy na linii tego okna. I faktycznie od tego momentu ta nasza stara lodówka zaczęła, że tak powiem, wydawać taki dziwny, rzężący dźwięk i po prostu o 4 nad ranem wyzionęła ducha. No bardzo mnie to zastanowiło. I w związku z tym zapytałam się, no słuchaj, ale powiedz dokładniej, o co tutaj chodzi i w ogóle w co byście się bawili. I on mi na to odpowiedział rzecz, mówi, wiesz, bo ci bardzo dziwni ludzie szukają w naszej dzielnicy osób ze zdolnościami paranormalnymi. I ja im powiedziałem, że ty masz. I myśmy robili eksperymenty. No tu znowu tak jak z tymi wiadomościami przekazanymi na studiach, no ja się lekko zdenerwowałam, troszeczkę się wycofałam z kontaktów z sąsiadem, bo uznałam, że to różne rzeczy się za tym mogą kryć. No musiałam kupić nową lodówkę, która od początku już, że tak powiem, w określonych godzinach wieczornych po prostu śpiewała nam. I po prostu zapomniałam o całej historii. I zapomniałam na długo i dopiero jak ten człowiek składał mi kondolencje po śmierci moich rodziców,
to po prostu przypomniała mi się ta sytuacja. A jak długo to mniej więcej? No znaczy, moi rodzice zmarli w maju 2011. No to rok czasu. Więc mamy tutaj jakby historię z jednym sąsiadem, który widzi pewne rzeczy. Ty też jakąś zjawę widzisz. I co, są takie podobne znowuż dziwne zachowania ludzi wokół ciebie? Synchronizujące się z pewnymi twoimi obserwacjami? To znaczy, wiesz, no to był taki jeden incydent. Ja o tym zapomniałam. Natomiast trzy lata później, w lecie 2010 roku, nasz kolejny sąsiad, i był to sąsiad no, szczególny, do którego mieliśmy wyjątkowe zaufanie. Zresztą bardzo piękny człowiek z bardzo pięknym życiorysem. I tenże sąsiad przyszedł do nas powiadomić nas, że będą bardzo długo przeprowadzać u niego bardzo skomplikowane roboty, dlatego że chciałby założyć swojej żonie klimatyzację. I faktycznie te prace trwały przez... I powiedział, że będzie to polegało między innymi na jakimś wpuszczaniu metalowych płyt w ściany i że w związku z tym będzie bardzo dużo kłopotu, hałasu i tak dalej. I tak faktycznie się działo. Te prace trwały około 3 tygodni, potem się skończyły. No i przyznam się, że trochę żeśmy się obawiali, że będą jakieś problemy związane z tą klimatyzacją, ale nic takiego się nie działo, aż do momentu, kiedy przyszła jakaś ekipa i zainstalowała w naszej klatce schodowej i w dwóch sąsiednich takie skrzynki elektryczne SBI. SBI, jak mi potem wytłumaczono, to są takie po prostu skrzynki, które zabezpieczają w starych budynkach, przy starych instalacjach, zabezpieczają po prostu te instalacje przed przed wysadzaniem, w momencie jak jest jakieś tam nadmierne obciążenie. Znaczy one są takie, bo pamiętam, bo ja się stykałem z takimi skrzynkami, one są takie, były z żeliwa. Nie? Takie solidne? Nie, nasza jest chyba plastikowa. To może to nasza wersja. Jest chyba plastikowa, ale. To stare były może. Ale w momencie zainstalowania tych, znaczy po zainstalowaniu tych skrzynek, no zaczęły się kłopoty. Przy czym nie tylko nasze, to znaczy część sąsiadów również miała problemy ze zdrowiem. Jako pierwsza przyszła do nas sąsiadka z parteru, która miała mieszkanie tuż obok tej skrzynki. Ona po prostu przyszła fioletowa i przyszła w takim dygocie. Przyszła w takim dygocie, powiedziała, że coś się złego dzieje, ona jest sama w domu, ona się boi. Więc zmierzyliśmy ciśnienie faktycznie. Moi rodzice byli lekarzami obydwoje. W związku z tym no, stwierdzili, że ma bardzo wysokie ciśnienie, że ma migotanie przedsionków. Ktoś znajomy ją odwiózł na pogotowie i tam diagnoza była, że to mogło być spowodowane tym, że za długo rozmawiała przez komórkę. I chyba po 2 dniach kłopoty się zaczęły u nas, w naszym mieszkaniu. Jak powiedziałam, byliśmy 3-osobową rodziną. Rodzice byli wiekowi, to znaczy tata miał już skończoną 90, mama 82. No ale jak to solidne przedwojenne pokolenie, no w miarę czuli się dobrze. Natomiast w momencie, jak zaczęły się te problemy, wszyscy troje odczuwaliśmy bardzo podobne objawy i były to objawy dramatyczne. Coś w rodzaju choroby lokomocyjnej, ale takiej, że praktycznie chodziliśmy na czworakach. Wszyscy troje. Że w określonych momentach wszyscy troje mieliśmy podniesione ciśnienie i to naprawdę powyżej 200, przy czym o ile moja mama zawsze miała wysokie ciśnienie, to my z ojcem raczej niskie. I nam się rzadko zdarzało powyżej, w normalnych warunkach, powyżej 120-130, a tu nagle w najwyższym momencie to było do 230. Odczuwaliśmy w nocy irracjonalne zimno. Zdarzało nam się, żeśmy się bili o dostęp do łazienki. Były takie noce, to oczywiście nie były częste wypadki, ale zdarzało się tak, że z głębokiego snu cała trójka po prostu moczyła materace.
W ciągu dnia te objawy też występowały, ale głównie występowały w nocy. To znaczy od 23, tak mniej więcej do 5 rano. Ponieważ ja miałam to przygotowanie językoznawcze z laboratorium, z akustyki, wobec tego dość szybko się zorientowałam, że cały budynek znalazł się w rezonansie infradźwiękowym. To znaczy, że znalazł się w rezonansie bardzo niskich częstotliwości. Ale po czym stwierdziłeś, że to był rezonans właśnie dźwiękowy tych infradźwięków? Po prostu dlatego, że między innymi też ten profesor, ale nie tylko, ja miałam laboratorium z infradźwiękami. To znaczy tam, gdzie byłeś o tej uczelni? Tam, gdzie byłam na tej uczelni. Tak. I mniej więcej gdzieś od 10 do 17% ludzi odczuwa te infradźwięki jako po prostu coś w rodzaju takiego, takiego dygotu. I ja to tak czułam, ponieważ mam znajomych akustyków. Wobec tego szybciutko poprosiłam jednego z nich o diagnozę i on faktycznie przyszedł i stwierdził, że owszem, te poziomy są całkiem wysokie. Dziwnym trafem najwyższe nad moim łóżkiem i polecił mi po prostu jak najszybsze zawiadomienie od odnośnych instytucji. Dlatego, że tego typu rezonans infradźwiękowy jest bardzo groźny. Tak jak on mógł to sprawdzić, to ten rezonans dotyczył całego budynku. Zresztą tak się z reguły dzieje. I w momencie badania poprosiliśmy tego sąsiada z góry, żeby on wyłączył tą swoją instalację, co on uczynił. I faktycznie te wartości spadły dość znacznie, o kilkanaście decybeli, co w przypadku infradźwięków jest dość znaczącym rezultatem. Z tym, że ja chciałam od razu powiedzieć, że coś może na temat infradźwięków. Więc to są fale dźwiękowe bardzo długie. Od 1 do 20 Hz. One w większości są całkowicie niesłyszalne dla naszego ucha. Natomiast są to częstotliwości, na jakich pracuje nasza fizjologia, to znaczy nasze narządy. I przede wszystkim są to częstotliwości, na których pracuje nasz mózg. I w związku z tym, jeżeli w takim budynku, który się znajduje w rezonansie infradźwiękowym, znajdują się osoby, które cierpią na jakąś patologię, to w zależności od częstotliwości tychże infradźwięków, ta patologia może im się znacząco i nagle pogłębić. Więc była to sytuacja dość, że tak powiem, niepokojąca. Nie tylko dla nas, tylko w ogóle dla wszystkich mieszkańców tego domu. Więc ja zadzwoniłam do odnośnej instytucji nazajutrz z prośbą o zajęcie się sprawą. I osoba odpowiedzialna po prostu zaskoczyła mnie kompletnie. A mianowicie powiedziała, proszę panią, proszę absolutnie nie próbować z tym walczyć. Proszę się wypytał mnie, gdzie ja mieszkam dokładnie. Powiedział, proszę się natychmiast wyprowadzić i zapomnieć na parę lat, że pani mieszka pod tym adresem. I w momencie, kiedy ja mu, że tak powiem, stawiałam obiekcję, że przecież ja mam dwoje starych ludzi pod opieką, że to są stare drzewa, że nie można przesadzać. On powiedział, proszę panią, proszę nie tracić czasu na nic, na adwokatów, na jakieś badania, na jakieś ekspertyzy. Proszę się natychmiast stamtąd wyprowadzić, bo będziecie państwo mieli wszyscy bardzo duże problemy. Nawet proszę w stosunku do rodziców zastosować przymus, bo to faktycznie jest zagrożenie. Ale nie mówił, jakie to było zagrożenie, tylko że jest zagrożenie. Nie, wiedzieliśmy. To znaczy, jeżeli chodzi o infradźwięki, to jak mówię, w momencie, to jest bardzo indywidualna sprawa, to jest bardzo indywidualna sprawa, ale dłuższe pozostawanie w takim rezonansie infradźwiękowym może doprowadzić do bardzo poważnych kłopotów. Z tym, że diagnostyka tych infradźwięków nie jest taka prosta, dlatego że
większość urządzeń, jak również występują w przyrodzie bardzo naturalne źródła infradźwięków, na przykład wszystkie wodospady, kaskady. Mhm. Takim infradźwiękiem i to o częstotliwości letalnej, to znaczy mogącej spowodować śmierć, jest na przykład halny. No właśnie. I dlatego górale w momencie, kiedy wieje halny, po prostu nie wychodzą w góry, albo przynajmniej nie wychodzą na określone przełęcze. Tam, gdzie konfiguracja znaczy szczytów i dolin jest taka, że może dojść do odbicia fali, to znaczy do zwielokrotnienia siły oddziaływania. Z tym, że jak mówię, źródła tych infradźwięków mogą być przeróżne. W tym okresie była modernizacja ronda Reagana, więc również to mogło być przyczyną. Z tym, że no niestety nasza sytuacja zdrowotna bardzo szybko się pogarszała. Mój ojciec po 2 miesiącach musiał mieć założony rozrusznik. Przy czym, ponieważ rodzice, jak wspominałam, byli lekarzami, więc myśmy żyli w otoczeniu wielu lekarzy i 2 osoby spośród tych lekarzy twierdziły, że w takich warunkach, bo oni byli u nas i sami na sobie doświadczyli oddziaływania tych infradźwięków, że w takich warunkach po prostu nie wolno założyć rozrusznika, dlatego że ten rozrusznik zwariuje i może po prostu zniszczyć serce. I tak się w przypadku ojca stało. Ja oczywiście chwyciłam za telefon i dzwoniłam po całej Polsce, szukając ratunku. Janusz? To jest właśnie to. No właśnie. Znam ten mechanizm, tak już się zdarzało. Sytuacja, kiedy ty jesteś, następuje coś w rodzaju takiego nakładania się fali, gdzie po prostu dotyka senność. Tak, ale to tak. Jest, jeżeli mogę zrobić teraz tak. Dygresję od tego wątku, ale wydaje mi się, że to jest istotne, to po prostu taka senność dopadała na przykład naszych gości. Ja też tego doświadczam. I to jest po prostu... że tak powiem, efekt sztucznego, elektronicznego zawężania świadomości poprzez emitowanie takich niesłyszalnych częstotliwości hipnotycznych. Tak. I bardzo często ludzie w mojej obecności po prostu zasypiają. Dobrze. Bo jeśli troszeczkę tak, nie, ale chciałam cię obudzić. Bardzo dobrze, to był taki moment, ja to czułem cały czas. Potem jest takie orzeźwienie. To jeżeli możesz, pozwolisz jeszcze... Cały czas mówisz o tym. Więc chodzi mi o to, że widząc, co się dzieje z rodzicami i ze mną samą, no po prostu starałam się nie poddać i szukać jakiejś pomocy. Dzwoniłam po całej Polsce, szukając ratunku u specjalistów do spraw przede wszystkim klimatyzacji, bo tak myśleliśmy, że to jest jakiś wpływ tej instalacji, która została nam zainstalowana nad głową. I ku mojemu dużemu zdziwieniu w 3 przypadkach otrzymałam odpowiedź, nie proszę panią, to nie jest klimatyzacja. Jeżeli to jest emitowane w nocy i według tego, o czym nam pani mówi, to po prostu albo państwo macie jakichś wrogów, albo po prostu pani się naraziła. Ale ktoś musiał stwierdzić poprzez stosowanie aparatury, że tam jest emisja infradźwięków. Tak, no jak mówię, mój znajomy miał taką aparaturę. Akustyk miał taką aparaturę i co bardzo ciekawe, w momencie, kiedy ja się kontaktowałam z takimi oficjalnymi służbami, komunalnymi, które normalnie kiedyś się tego typu sprawami zajmowały, to oni mi na to odpowiadali dwie rzeczy. Po pierwsze, proszę panią, myśmy to kiedyś mieli w swojej kompetencji, ale nam to wyjęto i nie możemy się na dzisiaj tym zajmować. A druga sprawa, która wszystkich interesowała, to kto personalnie dokonał tych pomiarów. Dlaczego? Dlatego, że
na to, żeby te pomiary mogły być jakoś tam uwierzytelnione, to osoba, która je wykonuje, musi posiadać akredytację. To nieważne, że to jest, załóżmy, wysokiej rangi pracownik naukowy, specjalista. On musi mieć akredytację. Czyli taki po prostu we Wrocławiu, a podejrzewam, że i w całej Polsce, nikt takiej akredytacji do badania w warunkach komunalnych po prostu nie posiada. I tutaj trzeba się po prostu posiłkować prywatnymi znajomościami, jakimiś układami, żeby dotrzeć do takiej aparatury, takiego człowieka. Tak, oczywiście. I on też musi, musi być dyskretny w tym wszystkim. No może nie dyskretny, tylko po prostu no, jest to jego ryzyko. Tak, w tym jest to jego ryzyko, że on, że tak powiem, no, uczestniczy w jakichś procedurach, które są poza jego oficjalnie kompetencjami. Poza jego kompetencjami. Czy jeżeli już mówimy o tym, że te infradźwięki zostają ponad, jak to się mówi, wątpliwości jakiekolwiek stwierdzone i one się odbiły na stanie i samopoczuciu, no i stanie zdrowia w konsekwencji twoich rodziców, tak? Czy jak jedno zmarło, to potem drugie, to była jaka odległość? To znaczy może inaczej. Było tak i ja się przyznam, że w momencie, kiedy właśnie moi rozmówcy się mnie pytali, czy ja się komuś nie naraziłam i tak dalej, to ja bardzo długo po prostu no, po odłożeniu słuchawki rysowałam kółko na czole. Wydawało mi się to zupełnie hipotezą taką księżycową, no bo cóż ktokolwiek mógłby chcieć od pary emerytów i ich opiekunki. Z tym, że w momencie, kiedy mieliśmy takie naprawdę duże kłopoty ze zdrowiem, wymagające już interwencji pogotowia, to zaczęły się dziać rzeczy dziwne. To znaczy na przykład o drugiej w nocy, my mamy wszyscy 230 ciśnienia, tak. Wzywamy pogotowie. Po jakichś dwóch minutach wszystko się wyłącza. Pogotowie przyjeżdża po kwadransie i my wszyscy już mamy 130. Ciśnienie wróciło do normy. U wszystkich. U całej trójki. W związku z tym, no że tak powiem, ponieważ to się powtarzało regularnie, czasami 2-3 razy w tygodniu. W związku z tym no, dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji z ratownikami. I ojciec, który był profesorem medycyny, tłumaczył, że my mamy dwa typy aparatów, jeden rtęciowy, drugi elektroniczny, że naprawdę umiemy to mierzyć i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym momencie, że tak powiem, zaczęliśmy się zastanawiać, o co tu wszystkim chodzi. I chyba mój ojciec jako pierwszy znalazł odpowiedź i konkluzję tej historii. I może to będzie konkluzja naszego wywiadu, zanim zaśniesz. Już nie zaśniesz kompletnie. To znaczy mój ojciec w pewnym momencie powiedział, wiesz, chyba jesteśmy czyimiś królikami doświadczalnymi. On sam jako stary profesor medycyny miał za sobą karty doświadczalnika. I tak to faktycznie zaczęło wyglądać. I w momencie, kiedy ja naprawdę próbowałam to jakoś ujawnić, to zostało to puszczone tak bardzo mocno, że no, tato wylądował w szpitalu z rozszerzoną, to znaczy w momencie, kiedy w godzinach nocnych, w momencie, kiedy to, mówiąc kolokwialnie, leciało, to po prostu on odczuwał straszny ból, coś w rodzaju przyżegania na tych elektrodach, tak, które miał implantowane w komorze i w przedsionku serca. I to mu zupełnie, po prostu ten rozrusznik i to na to mamy nie tylko świadków w postaci lekarzy, którzy się nim zajmowali, ale też w postaci badań, że po prostu ten rozrusznik przyspieszał. I chodził coraz szybciej. Więc ojciec wylądował w szpitalu i już z niego nie wrócił, natomiast mama dostała bardzo szerokiego wylewu z pnia mózgu. I to znowu było tak, że mama miała 230. I jeszcze tu jest jeden ważny element, a mianowicie nam bardzo pomagało, głównie rodzicom, a głównie tacie,
kiedy wyłączaliśmy wszystkie obwody elektryczne. Wtedy po prostu jakby użyło? Wtedy po prostu no, te takie dramatyczne objawy jakoś tam się łagodziły. I było tak, że mama miała 230 ciśnienia, wyłączyliśmy wszystkie obwody. Spadło znowu do 120-130. Znowu włączyliśmy światło, znowu podskoczyło. I potem już nawet przy wyłączonych wszystkich obwodach elektrycznych puszczono tak mocno, że ja miałam poniżej 40 tętna i po prostu mnie uśpiono. Natomiast moja mama w tym czasie dostała wylewu, przy czym tak się też złożyło, że moja mama się przypadkowo położyła na moim łóżku. I prawdopodobnie to była przyczyna. Uważasz, że twoje łóżko było, że tak powiem, bardziej poddane zawsze, tej emisji? Zawsze jak mierzono, to wychodziło, że na moim łóżku... A ty nie mogłaś zmienić łóżka? Tam, gdzie zmieniałam też. To po prostu się, że tak powiem, szło za to, przenosiło. Razem z tym łóżkiem. Czyli mam, jak zmarła, to mama jak długo potem odeszła? To znaczy, na odwrót, mama dostała tego wylewu. I jeszcze żyła przez 2 dni w szpitalu już, ale w stanie zupełnie takim no, wegetatywnym. Natomiast tato odszedł po 2 dniach. I to był ten sam czas? W ten sam czas. I wszyscy, ponieważ rodzice byli takim dość emblematycznym i bardzo kochającym się małżeństwem, więc wszyscy uważali to za absolutne love story, że tak ładnie razem odeszli. Natomiast ja wiedziałam po prostu, że był bardzo silny czynnik zewnętrzny, który to spowodował. I czy dochodząc do tego czynnika zewnętrznego, trafiałaś na ludzi, którzy mogli ci podpowiedzieć coś bardziej konkretnego? Ja wiem, że nie o wszystkim możesz powiedzieć, to wiem. To znaczy, o rzeczach ja wiem, też no, nie wypada nam mówić, ale możemy posunąć troszkę dalej. Tak? To znaczy, owszem, tylko że dzisiaj. W tym momencie, że tak powiem, to jest dla mnie problem moralny, dlatego że kontaktowali się ze mną w tej sprawie ludzie, którzy byli z nami jakoś tam zaprzyjaźnieni. I oni się po prostu nam starali pomóc, albo po prostu podsunąć pewne sprawy. Robili to z życzliwości serca. Ja podziwiam ich odwagę, bo jeżeli oni albo członkowie ich rodzin pracowali w tym samym czasie przy jakichś super tajnych projektach, no to był to z ich strony akt odwagi. Ale ja takich rozmów przeprowadziłam sporo. Przede wszystkim mówiono mi, i mówiły to osoby odpowiedzialne na stanowiskach, że jakoś tam jestem poddawana telepatii. To znaczy, że ktoś pozostaje ze mną w kontakcie telepatycznym, znając moje myśli, znając moje sny. Próbowano mi te sny opowiadać, zupełnie były nietrafione. Być może dlatego, że myśmy po prostu na noc wyłączali obwody elektryczne i że to jakoś, że tak powiem, się gubiło w tej aparaturze i w tym doświadczeniu. Po jakimś czasie zaczęto mi zadawać pytanie, jak to jest, w czym ja śpię, że oni mnie nie czują. To znaczy ewidentnie były gdzieś rozmieszczone w najbliższym otoczeniu jakieś czujniki, które prawdopodobnie, że tak powiem, pracowały przy wspomaganiu obwodów elektrycznych naszego mieszkania. Ale wynika z tego, że mówisz, że ciebie nie czują, znaczy jak to rozumieć? Nie wiem. Wiesz, ja się starałam, ponieważ były to rozmowy w dużej mierze telefoniczne. Ja miałam świadomość, że my jesteśmy podsłuchiwani. Że to jest skorelowane. W związku z tym mnie bardzo zależało, żeby te osoby nie zapłaciły za to jakiejś wysokiej ceny, więc ja się nie dopytywałam. W każdym bądź razie... Wiesz, w pewnym momencie zdarzyło się coś takiego, że zadzwoniła do mnie moja koleżanka,
no, praktycznie płacząc i mówi, wiesz, no straszna rzecz, ale oni ciebie wybrali. Czy miała jakąś wiedzę? No była jakoś tam rodzinnie częścią, związana z ludźmi, którzy pracowali przy bardzo dziwnych projektach, to znaczy projektach prawdopodobnie unijnych i prawdopodobnie związanych z walką z antyterroryzmem. Bo jeżeli pozwolisz, jeżeli mamy jeszcze na to czas... No ten pierwszy odcinek zakończymy się w ciągu 5 minut. Dobrze, to po prostu wprawdzie uczelnie wrocławskie, z tego co ja wiem, nie pracowały bezpośrednio przy takim no, słynnym już i bardzo dyskusyjnym programie INDECT, tak, to ale pracowały przy innych projektach, całkowicie finansowanych z funduszy unijnych. Być może pod tymi projektami były jakieś tam, że tak powiem, no, specjalne zastosowania na potrzeby policji, na potrzeby wojska. Ja tylko chcę już kończąc przypomnieć, że w roku, bodajże w kwietniu 2012, ówczesny minister spraw wewnętrznych Marek Cichocki po prostu mówił o tych programach i kwalifikował je jako dość kontrowersyjne moralnie, a nawet był taki moment, on się później z tego wycofał, ale był taki moment, że po prostu zakazał podległym mu służbom uczestniczenia nawet z pozycji konsultantów w tego typu projektach naukowych, które realnie były prowadzone na terenie Polski, w różnych ośrodkach. Twoja reakcja mnie wybiła z rytmu. No. On, ponieważ naprawdę uważał, że to jest naganne moralnie, wobec tego nakłonił tych naukowców, którzy nad tym pracowali, do wyłonienia spośród siebie komisji etyki. I w tej komisji etyki było na przykład, bo podawano oczywiście nie imienny skład, tylko skład jakościowy. Było na przykład 2 profesorów kognitywistów. Kognitywiści to są ludzie, którzy się zajmują badaniem świadomości człowieka, procesów umysłowych, mózgowych i tak dalej. Strona opozycyjna, zaalarmowana oficjalnym komunikatem ministra, który powiedział, że on podjął takie decyzje, zaalarmowany przez nowego komendanta policji, że takie rzeczy się dzieją i że one są, że tak powiem, jakoś tam nadmiarowe w tej sytuacji społecznej. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no, takie programy badawcze unijne się toczą. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie to tak by do końca na spokojnie uświadomili, ponieważ my oczywiście, mówiąc o tych problemach mind control, często nie mamy zbyt wielu danych empirycznych, a jeżeli to pochodzą głównie z Zachodu i z publikacji, o przykładowo tutaj z tej książki i podobnych rzeczy, tutaj mamy oto narrację, która no wprost jakby no pokazuje nam, że tu wśród nas, na polskich uczelniach, może również na wrocławskich, mówimy specjalnie, może pewne rzeczy wiemy na pewno, po prostu przeprowadzono eksperymenty, których wymiar etyczny po prostu jest jednym wielkim skandalem. I trzeba sobie to powiedzieć, sam fakt, że oni wpadli na to, żeby komisję etyczną powoływać, to znaczy, że już sami wiedzieli, jakie spustoszenie muszą robić i draństwo musi być robione pod szyldem jakichś takich rzeczy. To, że INDECT był robiony w oparciu o polskich programistów, prawda, na uczelniach, tutaj bardziej na Śląsku, to już świadczy o tym, jak daleko polskie uczelnie cywilne za kasę, bo nie inaczej, po prostu sprzedawały elementarne zasady etyczne. Jak oczywiście tam przy INDECT-ie to jeszcze taka jest ideologia, że no wiadomo, że tam przestępców rozpoznamy, no ale wiemy, że to służy gigantycznej inwigilacji globalnej, te programy służą. Jeśli chodzi o mind control, no to tutaj mamy tą wiedzę z różnych dziedzin, ale to, że polscy naukowcy może pod szyldem różnych programów, które się tak nie nazywają przecież, które mają zupełnie inny wymiar, uczestniczyli, czy jeszcze ciągle uczestniczą, to jest rzecz, która prędzej czy później wyjdzie i to, co ty teraz mówisz, to jest taki pierwszy sygnał, jaskółka. Słuchajcie, tak, to się dzieje.
Janusz, i pokazujcie nam te przykłady. Janusz, ale jeżeli pozwolisz, oczywiście to jest naganne, za to płacą niewinni najczęściej najsłabsi. Ale widzisz, moje doświadczenie wskazało mi na jedną bardzo ważną rzecz, że tego typu programy są tak zaplanowane przez planistów, że czasami bardzo trudno jest takiemu naukowcowi lambda się zorientować, bo oni po prostu pracują odtąd dotąd. Jest tak zwana segmentacja wiedzy, którą znamy choćby z praktyki CIA, ale wszystkich wielkich agencji. Widzisz, segmentacja wiedzy. U mnie robisz coś, nie wiesz, do czego to służy. U mnie w kamienicy była taka sytuacja, że tych dwóch sąsiadów jest przyjaciółmi z dzieciństwa. Skończyli ten sam wydział tej samej uczelni. Przyjaźnili się. I jeden nie wiedział, co robi drugi. Na początku, co robi drugi. I bardzo byli tego ciekawi. Więc wiesz, to jest oczywiście, że my musimy się sprzeciwiać tego typu praktykom. Ale niekoniecznie do końca potępiając ludzi, którzy to robią. Natomiast ważne jest, żebyśmy im udowodnili, że tak powiem, uświadomili, kim są ich mocodawcy i czemu to ma służyć. Jakie są konsekwencje dla zwykłych ludzi prac, w których uczestniczą? Słuchaj, no przecież to, że naukowcy uczestniczą w opracowaniu, przygotowaniu broni, wszelkich broni i że nauka oprócz tego, że daje ludziom, ma dawać ludziom, wiesz, no, dobrostan, tak, leczyć choroby, nauka uczestniczyła i uczestniczy nadal w złowrogich działaniach. Ale w tym przypadku co innego jest budować czołgi na obronę armii, prawda, karabiny i tak dalej, a co innego jest uczestniczyć w takich operacjach technologiczno-elektronicznych, gdzie wchodzą człowiekowi do umysłu, oczywiście, gdzie wywołują w nim pewne stany emocjonalne i uczuciowe. To po prostu jest skandal i my musimy w tym językiem o tym mówić. Zgadzam się. Że to, co oni robią, to są nazistowskie proweniencja nazistowskich eksperymentów w tym kierunku, które już zostały jako tako gdzieś tam ujawnione. I ja się zgadzam, tylko kto o tym wie? No, i kto o tym pamięta? Po to między innymi ty jesteś na tyle odważna i my również, żeby tą audycję nagranie z tobą poczynić. I sądzę, że to jest taki pierwszy odcinek, dobrze, bo żeśmy wyczerpali tylko część zagadnień. Jak najbardziej. I umawiamy się na następne nagranie, by kontynuować po prostu no, referowanie tego z perspektywy twoich doświadczeń. Ja jestem do dyspozycji, ale byłabym szczęśliwa, gdybym nie była jedyna. I powiedzmy sobie tak, w czasie Harmonii Kosmosu mieliśmy okazję spotkać jeszcze kilka innych osób. Mam nadzieję, że jutro dojdzie do spotkania w kręgu, nie powiem w jakim mieście, w nim nie będę uczestniczył, ale osoby, które dotknięte są, osoba, która jest dotknięta, Mind Control, którą ostatnio poznałem, jedzie na takie spotkanie z kilkoma osobami. Może to będzie już, oczywiście się ono się odbędzie, jak zaczynamy, nadamy tą audycję, bo tutaj ona jest nagrywana w tej chwili, ale będę znał jej efekty, myślę, że w kilku najbliższych dniach. I w kolejnym odcinku będziemy mogli o tym też opowiedzieć. Dobrze, bo ja znam przynajmniej parę przypadków ludzi, którzy się znaleźli w takiej samej sytuacji jak my z rodzicami. Ja pamiętam, przypomnę, czasami to mówiłem w tych tematach audycyjnych o mind control, że mam taki list w domu od człowieka, który, oczywiście to mogłabyś jego wyobrazić, opisuje, jest taki ośrodek wojskowy w północno-wschodniej Polsce, gdzie za komputerami siedzą ludzie w takich specjalnych kontenerach, oczywiście tam klimatyzowanych i gdzie po prostu normalnie w życiu zajmują się po prostu no, klikaniem na zasadzie wedle pewnych procedur instrukcji, żeby dana osoba czy dane skupisko ludzkie dostało akurat tak taką porcję sygnałów elektromagnetycznych, a nie inną, która oczywiście wpływa na ludzkie myślenie, stany i tak dalej. Ja sam się spotkałem w ciągu ostatnich tych 20 lat z przypadkami ludzi, którzy mówią o tym, że słyszą głos, słyszą szepty, że byśmy się zastanawiali, czy to jest właśnie jakaś, wiesz, choroba psychiczna, czy to jest syndrom z ET związany, bo to też były takie momenty, czy też z eksperymentami wojskowymi bardzo często znajdowało się sytuacje, oni widzieli nawet często ludzi, którzy jakby no, wojskowo się tym, jakby no, od strony takiej wojskowej widać było, jakby uczestniczą, to co sobie jesteś oficerowie w mundurach, wiesz.
To się powtarzało w kilku znaczących dla mnie w historii 20 lat takich opowieściach, których nie mogę zweryfikować, a żadna z tych osób też nie była gotowa stanąć do kamery i mówić, tak? Chociaż miałem taką jedną audycję ze Szczecina, jeszcze miałem studio w domu, gdzie osoba opowiadała o swoich takich właśnie zupełnie kosmiczno-wojskowych, dziwnych sytuacjach, ale była tak już niezbało zrównoważona i taka, wiesz, w tym wszystkim emocjonalna, jak chciała to powiedzieć, i takie to było niesamowite, że już samo to opowiadanie, z czym ona się styka, w swojej, powiedzmy to, głowie, wiesz, no, że no, to już jakby to kompromitowało w cudzysłowie, prawda, tą osobę i nawet po części nas, że coś takiego fantastycznego może się komuś przydarzać, a ja mówię, można wszystko wywołać w wyobraźni człowieka, stosując te metody, o których mówimy. Tak, ale można też, i myślę, że to jest też metoda, po prostu otoczyć tego człowieka takimi informatorami, którzy mu podadzą po prostu fałszywe informacje, które on potem przekaże z całą dobrą wolą jako prawdziwe. Jest jakaś... I to jest inna, to jest jeszcze kolejny inny wątek. Problem. Jest fala otwarcia się nas, ludzi, jakaś fala, gdzie mind control staje się tematem w roku 2014 wreszcie, przynajmniej w naszym środowisku, coraz bardziej namacalnym, widocznym, bo są konkretni ludzie, którzy zaczynają mówić, tak jak ty teraz. Są konkretne książki, już w języku polskim wydane, które opisują to zjawisko historycznie, prawda, od początku do dzisiejszych tutaj czasów. I w tym jest wielka nadzieja. I jest też sumienie tych ludzi, którzy uczestniczą w tego typu eksperymentach. Część z nich zapewne, mam nadzieję, ma i po prostu będzie nam ujawniało informacje w sposób oczywiście anonimowy, tak jak Wikileaks dostaje tego typu informacje, czemu mamy ich nie dostać. No i jeszcze jest jedna wielka nadzieja dla tych, którzy są dotknięci tym problemem. To znaczy, chyba wszyscy czekamy na dalsze rewelacje Snowdena. Snowdena. I to gdzieś w którymś momencie powinno wyniknąć. Powinniśmy być czujni, tak jak na harmonii kosmosu. Kilka osób zauważyło, że są jakieś dziwne osoby wieczorem, które przyszły tam z aparatem fotograficznym, takim tubowym i w dość szybkim tempie, zupełnie naturalnie dla pozostałych uczestników tego zlotu robiły zdjęcia i to bardzo takie jakby zbliżeniowe, na przykład mi czy komuś tam jeszcze, kto tam w tym wszystkim uczestniczył, jakby chcieć mieć bardzo dokładne struktury, że tak powiem, wiesz, no w sensie poznawczym, tak, jak jest mimika twarzy, jak wyglądają szczegóły każdej rysy twarzy. Tacy ludzie byli, takim ludziom trzeba robić szybko zdjęcia, szybko ich monitorować, bo jak oni nas monitorują, to ty też musimy ich monitorować. Ale ja myślę, że to mogło być elementem zastraszania, bo oni mają tak precyzyjne aparaty. Nie, to wcale takie. Tak, to są zbyt drogie. Nie, to jest zbyt drogie. Aż tak ważnie dla nich nie jesteśmy, żeby aż satelity uruchamiać, przynajmniej na harmonii kosmosu, lepiej wysłać ludzi, którzy tam otrzymają swoją garzę, żeby nas dokładnie obfotografowali i nie z góry, tylko akurat bezpośrednio, na przykład face to face. Więc uważam, że powinniśmy być czujni i wszystkich tych dziwnie zachowujących się ludzi, ponieważ doszliśmy do tego, że mamy komórki, mamy aparaty, oni nam robią zdjęcia, my też robimy zdjęcia. Tak, ostatnio władza nas podsłuchuje na masową skalę, my też jako obywatele, mówię o aferze taśmowej, podsłuchaliśmy władzę. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.